W tym wideo pokażę Wam upraszczanie pierwiastków. Zacznijmy od ustalenia terminologii. Czym jest pierwiastek? To jest znak pierwiastka. W tym miejscu znajduje się liczba podpierwiastkowa, tutaj stopień pierwiastka. Jeżeli nie jest on napisany, to znaczy, że to jest pierwiastek stopnia drugiego, czyli inaczej pierwiastek kwadratowy. Co to znaczy uprościć pierwiastek? Część ludzi myśli, że to komplikowanie sprawy, ale zobaczycie sami, że wcale tak nie jest. Weźmy na początek pierwiastek kwadratowy. 36. To jest proste, ponieważ 36 można przedstawić za pomocą iloczynu 6 razy 6. Czyli pierwiastek z 36 to będzie po prostu 6, bo pod pierwiastkiem mamy coś razy coś, to właśnie wynikiem jest to coś, czyli 6. Ale co jeśli zapytamy o pierwiastek z 72? Pierwiastek z 72. Możemy to zapisać, że to jest pierwiastek z 36 razy 2. Jeśli pamiętacie potęgowanie, to wiecie, że pierwiastek kwadratowy to inaczej coś do potęgi jednej drugiej. Zapiszmy to w ten sposób i zobaczmy, na czym polega upraszczanie pierwiastków. To jest inaczej. 36 razy 2 do potęgi jednej drugiej. To wyrażenie i to wyrażenie jest takie samo. Z własności potęgowania wiecie, że to będzie to samo, co 36 do jednej drugiej razy 2 do potęgi jednej drugiej. Z powrotem wracamy teraz do naszych pierwiastków. To jest pierwiastek z 36. To jest pierwiastek z 2. Ile wynosi pierwiastek z 36? Wcześniej to obliczyliśmy 6. Pierwiastek z 2 pozostaje, nie obliczamy. Czyli pierwiastek z 72 to inaczej 6 pierwiastków 2. Dlaczego zapisaliśmy tutaj to w postaci potęg? Dlatego, żeby przypomnieć Wam, że pierwiastkowanie i potęgowanie są podobne. To ta sama idea. Weźmy teraz pierwiastek z 50. Im więcej przykładów zrobimy, tym stanie się to bardziej oczywiste. Pierwiastek z 50 to inaczej pierwiastek z 25 razy 2. Ten krok już pominiemy, wiecie, o co chodzi w potęgowaniu. W takim razie możemy to zapisać, że to jest pierwiastek z 25 razy pierwiastek z 2. Pierwiastek z 25 to jest 5, bo 5 razy 5 daje nam 25. Pierwiastek z 2 przepisujemy. Jeżeli tutaj nie ma znaczka żadnego, to znaczy, że jest po prostu mnożenie. Bo to mnożenie tutaj, kropeczkę można pominąć. Teraz możecie sobie myśleć, hej, przedstawiasz to w taki prosty sposób, ale skąd wiesz, żeby 50 przedstawić za pomocą 25 razy 2? Dlaczego nie przedstawiłam tego pierwiastka jako 5 razy 10 na przykład? Albo 1 razy 50? Powód, dla którego wybrałam 25 i 2 jest taki, że chciałam mieć jak największy dzielnik 50, z którego łatwo wyciągnę pierwiastek. Czyli taką liczbę, która jest kwadratem innej liczby całkowitej. I faktycznie 25 to inaczej 5 do kwadratu. Gdybym wybrała 5 i 10, nic z tym nie dałoby się zrobić. Ani 5, ani 10 nie są kwadratami żadnej liczby całkowitej. To samo z 1,50. Czyli idea jest taka, że musimy myśleć o czynnikach naszej liczby podpierwiastkowej i sprawdzamy, czy któregoś z nich łatwo wyciągniemy pierwiastek. Nie ma tu żadnej konkretnej reguły, musisz po prostu nauczyć się dostrzegać te liczby, z których łatwo wyciągniesz pierwiastek. Na przykład to będzie 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli któraś z tych liczb jest dzielnikiem naszej liczby podpierwiastkowej, chcemy jej użyć, aby potem pozbyć się z niej pierwiastka, tak jak tutaj zrobiliśmy w tych przykładach. Poćwiczmy jeszcze. Ile to będzie pierwiastek kwadratowy, albo 7 pierwiastków kwadratowych z 27? Przypominam, że jeżeli piszę liczbę obok pierwiastka, to znaczy, że pomiędzy nimi jest mnożenie. Pomyślmy w takim razie o dzielnikach liczby 27 i czy któryś z nich będzie kwadratem liczby całkowitej. Na przykład mamy 3, ale 3 nie jest kwadratem żadnej liczby całkowitej. Ale na przykład 9 już jest, tak? Nawet tutaj mamy napisane 9. W takim razie możemy zapisać, 7 przepiszemy, a zamiast pierwiastka napiszemy, że jest 3 razy 9. W takim razie rozdzielimy nasz pierwiastek, to jest 7 pierwiastków z 3 razy pierwiastek z 9. Pierwiastek z 9 to jest inaczej 3, czyli mamy 7 pierwiastków z 3
razy 3. Możemy wymnożyć liczby. Bez pierwiastków to jest 21, 7 razy 3, 21. Pierwiastek przepisujemy. Czyli 7 pierwiastków z 27, to inaczej w prostszej formie 21 pierwiastków z 3. Zrobione. W takim razie kolejny przykład. 9 pierwiastków z 18. 9 pierwiastków z 18. Znowu zastanawiamy się, jakie są dzielniki 18. Na przykład 6 i 3, 18 i 1. Ale mamy też 2 i 9, a 9 pamiętamy, że jest kwadratem liczby całkowitej, więc możemy nasz przykład zapisać jako 9 pierwiastków z 2 razy 9. Zgadza się? W takim razie rozdzielamy 9 pierwiastków z 2 razy pierwiastek z 9. Przepisujemy. Zamiast pierwiastka z 9 piszemy 3. To jest 27 pierwiastków z 2. Mam nadzieję, że zaczynasz już rozumieć ideę. Zróbmy jeszcze inny przykład. Przesuniemy sobie tutaj nasze przykłady. W takim razie na przykład 4 pierwiastki z 25. Zobaczcie, 25 jest kwadratem liczby całkowitej, więc łatwo ten pierwiastek wyliczymy. To jest przykład prostego przykładu, jednak czasami takie proste przykłady mogą być podchwytliwe. 4 przepisujemy, zamiast pierwiastka z 25 piszemy 5. Pomiędzy liczbami pamiętamy, że jest mnożenie, czyli wynik 20, tak? Pierwiastek z 25, jeszcze raz napiszemy na inny kolor. Pierwiastek z 25 to inaczej po prostu 5. Wszystko się zgadza. Inny przykład, 3 pierwiastki z 29. Zwróćcie uwagę, że 29 jest liczbą pierwszą, więc ma tylko dwa dzielniki, 1 i samą siebie, czyli 29. Żadna z tych liczb nie jest kwadratem liczby całkowitej, zatem nie możemy bardziej uprościć tego wyrażenia. Czyli 3 pierwiastki z 29 już są wyrażenie w najprostszej formie. Także zostawiamy. Zróbmy jeszcze kilka przykładów dla praktyki. 7 pierwiastków z 320. Pomyślmy o 320. Na jakie czynniki da się to rozbić? Zwróćmy uwagę, że na pewno ta liczba będzie się dzieliła na 16. Tak? Tu jest 320, to jest wielokrotność 32, a 32 dzieli się na 16. Mamy zatem 7 pierwiastków z 16 razy 20. Zgodnie z tym, co wcześniej robiliśmy, to jest mnożenie. Poprawimy. Mnożenie. Tak, zgodnie z tym, co wcześniej robiliśmy, przepisujemy, rozdzielamy pierwiastki. 6 pierwiastek z 16 to jest 4, czyli mamy 7 razy 4 pierwiastków z 20. 7 razy 4 to jest 28 pierwiastków z 20. Ale czy już skończyliśmy? Zobaczcie, że pierwiastek z 20 jeszcze można uprościć. 20 to jest inaczej 4 razy 5. Zapiszmy to jeszcze dalej. 28 pierwiastków z 4 razy 5. Pamiętajcie, że 4 jest kwadratem liczby całkowitej, zatem będzie można tutaj wyciągnąć pierwiastek. Rozdzielamy pierwiastki. Pierwiastek z 4 to jest 2, bo 2 razy 2 daje nam 4, czyli mamy 28 razy 2 pierwiastków z 5. 28 razy 2 jest, to jest 56. Pierwiastek przepisujemy. Pierwiastków z 5. Mam nadzieję, że to ma sens dla Ciebie. To jest właściwie ważna technika, którą tutaj zastosowaliśmy. Od razu, gdy patrzę na 320, nie jestem w stanie wskazać największego dzielnika. Potem może się okazać, że to jest 64 oczywiście. Ale mogę stwierdzić, że na pewno 4 jest dzielnikiem. A więc 320 to jest 4 razy 80. Czyli potem będziemy działać z pierwiastkiem z 80. W tym przypadku zwróciliśmy akurat na początkowe cyfry naszej liczby, więc widać było, że 16, który jest kwadratem liczby całkowitej, na pewno będzie dzielnikiem. Więc wyłączyliśmy pierwiastek z 16, dało to 4 i na końcu pomnożyliśmy przez naszą liczbę pod pierwiastkiem. Stąd 28 pierwiastków z 20. Ale zauważyliśmy, że 20 da się jeszcze zredukować, podzielić, tak? 20 to jest 4 razy 5. Z 4 łatwo wyciągniemy pierwiastek, to będzie 2. Na końcu okazało się, że liczba pod pierwiastkiem jest liczbą pierwszą, której nie możemy już bardziej zredukować.
Pamiętajcie, że nie zawsze musi tutaj być liczba pierwsza. Mam nadzieję, że nauczyłeś się metod uproszczenia pierwiastków. To jest właściwie rozszerzenie potęgowania, które poznałeś wcześniej. Miłej zabawy!